Uwalniacie się od jakichś zobowiązań, więzi, obciążeń, od czegoś, co nie pozwalało wam iść do przodu. To związane było z waszymi biznesami, waszym miejscem pracy. Teraz odnosicie sukcesy. Wasze działalności nabierają rozpędu. Najgorsze tutaj już minęło. Ale z powodów zawodowych, popatrzcie, zostajecie w domach, nie wychodzicie z domu realizować swoich marzeń, wycieczek. Praca jest tutaj główną dla was uwagą. To, że nie wychodzicie, nie wyjeżdżacie, budzi w was niepokój. Nieprzyjemne emocje tutaj się pojawiają. Popatrzcie, ciężka praca. Dużo ciężkiej pracy. I to jest lato, karta lata. Nie wyjeżdżacie, nie wychodzicie, ciężko pracujecie. Skupiacie się na pracy, wierząc i wiedząc, że przyniesie to wielkie owoce w przyszłości. Kolejne potwierdzenie, że kłody rzucone wam kiedyś pod nogi, jeśli chodzi o wasze firmy, wasze działalności, one upadają. Wasza droga do szczęścia staje otworem do sukcesu w firmie, w finansach. Ale jeśli chodzi o wasze cele osobiste związane z jakimś wyjazdem, wypoczynkiem, wakacjami, nie wiecie nawet gdzie i kiedy mielibyście jechać. To jest wasza przegrana. Jakby z powodu pracy wasz wakacyjny wyjazd był przegrany. Ale za to miłość nie jest tutaj przegrana. Przepiękny czas miłości, czas na piękne znajomości. Król miłości, panie, kręci się gdzieś blisko. Jego serce bije dla was. Nie przegapcie waszego króla miłości.